już serdecznie zapraszam na koncert urodzinowy, na jubileusz 60-35, bo kończę 60 25 listopada. 26 robię koncert i to są wspólne urodziny moje i Jimiego Hendrixa, bo 27 ma urodziny Jimi Hendrix. Pierwszą częścią będzie premiera koncertu Viva Santana, do którego zaprosiłem José Torresa i Osmara Pagudo, kubańskiego kongistę. Będzie to bardzo emocjonalny koncert. Ta muzyka gra we mnie od dziecka. Zresztą pierwszy utwór, który zagrałem publicznie, to była Samba Pati na studniówce w czwartym liceum, na mojej studniówce. Mam zdjęcie bardzo fajne z tej studniówki, moje z gitarą, z Jolaną i również zdjęcie mojej klasy, która patrzy po prostu na kolegę z ławki, który gra Santanę, tak że już wtedy było nieźle grane. Tak więc te dźwięki są ze mną od dziecka praktycznie i będzie to dla mnie również duże przeżycie. Druga część urodzinowa, goście. Rozpocznie mój syn Radek Cichoński z grupą Filantropia. To jest takie przekazanie pałeczki, że no, mam trójkę dzieci, najmłodszy syn gra. Wszystkie kochają muzykę, ale najmłodszy syn gra. I ja również zagram z nim jakiś utwór, myślę. Goście bardzo utytułowani z Budki Suflera, Tomek Zaliszewski, Mietek Jurecki, Marek Raduli, Wojtek Hoffman z Turbo. Będziemy coś razem psocić fajnego, Piotr Baron. Podżazujemy troszkę razem z Piotrem Baronem. I gość specjalny z Teksasu przylatuje już w piątek, Malford Milligan, genialny absolutnie wokalista grupy Storyville, współpracujący z sekcją Steve Ray Vaughana od lat. I tak się składa, że rok temu nagraliśmy materiał w Narodowym Forum Muzyki, materiał Thanks Jimmy symfonicznie i zagramy dwa utwory z tego programu, bez orkiestry co prawda, ale w podobnej aranżacji i również zagramy kilka utworów z repertuaru grupy Storyville.